Witajcie w nowym vlogu. Witam się z Wami we wtoreczek. Jezu, we wtorek. Muszę skończyć z tymi zdrobnieniami. Zawsze mi przeszkadzało, a teraz widzę, że sama zaczynam. Ale no cóż, jakoś tak automatycznie to przychodzi. Ale chciałam się z Wami przywitać, zacząć tego vloga. Wiem, przyznaję się, ostatnio nie było filmu. Czyli dla mnie wczoraj, w poniedziałek. Ale jakoś tak wyszło, zrobiłam sobie powiedzmy takie mniejsze wagary. Wiecie, to są jedyne wagary, na które mogę sobie pozwolić. I jakoś tak wyszło, dużo się działo też, więc jakoś miałam też wenę do nagrywania. Musiałam troszkę odpocząć, zająć się swoimi, że tak powiem, jakimiś przyziemnymi sprawami. No i jakoś tak wyszło, ale już wracam. Tak, żeby nie było. No, mamy wiosnę. Przepiękną. Czuję, że pyłki, że tak powiem, dają o sobie znać, więc wiosna w pełni, ale to nic. No cóż, jest to jakiś minus wiosna, ale ja naprawdę kocham wiosnę, mimo że się ją troszkę duszę, być może. Ale leki, wiadomo, jeszcze ten olej z czarnuszki, myślę, że jakoś dam radę. Tak, jakoś do maja chyba. No, ale to nieważne, no. Zobacz. Byle tak. Najważniejsze, że się robi całkiem ładnie, choć szklanki są mroźne. Ale już wiecie, zrobi się zielono, już na drzewach widać takie skromne, bo skromne, ale jakieś takie drobne listki. Co prawda dzisiaj jest bardzo gęsta mgła, że naprawdę widoczność jest tragiczna. Ale wiecie, nawet ten deszcz wypadł. No i oczywiście standardowo dogrywam kawałek, bo coś mi się znowu wyłączyło. Chyba już wiem, w jakim momencie mi się aparat wyłączał, więc będę starać się tego pilnować następnym razem. Ale właśnie opowiadałam, że za tydzień jest 1 kwietnia, a wypada to i święta, i poniedziałek, jak wiadomo. I zastanawiam się, jak z filmem, ale myślę, że uda mi się nagrać to, co planuję, ale zobaczycie to być może w święta 1 kwietnia, na prima aprilis przy okazji. Tak. No, mam nadzieję, że tak udało mi się całkiem fajnie. Tak. Tak jak mówiłam, że chciałam nagrywać pewien film co 2 miesiące, więc myślę, że to się akurat uda. I akurat na 1 kwietnia będzie idealnie. Jakby ktoś chciał, wiecie, odpocząć od stołu, albo po prostu nie miał co robić, to sobie będzie mógł obejrzeć na spokojnie. Tak. A no i też takie moje przypięsienia a propos kosmetyków. Wczoraj tak coś zauważyłam, że pojemność kosmetyku, jakby wiedziałam jaka jest pojemność, ale wiecie, wizualnie opakowanie wyglądało na dużo większe, więc myślałam, że spokojnie, mam jeszcze tyle kremu, a tu się okazuje, że już jest pod prawie denko, ponieważ mimo, że opakowanie jest takie całkiem przyzwoite, by się wydawało, to w środku jest niestety jakoś wizualnie dużo mniej, znaczy wizualnie, no jest dużo głębsze, Jezu. Jest dużo płytszy środek, tak jak wiecie, kupujecie kremy, a się okazuje, że w opakowaniu jest po prostu więcej tej takiej karteczki, kartonika, no to mniej więcej tak samo miałam szok z kremem, to jest chyba Samarite krem, więc on nie jest też tani, więc to taki zgrzyt, znaczy jakby no powinnam to zauważyć po, wiecie, pojemności. Ale mimo wszystko tak wizualnie wyglądał naprawdę, że mi starcza jeszcze na długo, że dużo tego produktu, a tu się okazuje, że nie. Więc tak takie moje właśnie ostatnio obserwacje. Troszeczkę smuteczek, bo wiecie, to jest bardzo dobry krem, ale też no, nie jest zbyt tani, więc mam nadzieję, że te tańsze, które teraz mam, będę miała przynajmniej, będą fajne. Poza tym, wiecie, z 2 kremów, które miałam, za niedługo mi się zrobi jeden, więc kurde. No, ale no zobaczymy, czy ten następca się będzie też sprawdzać. No, ale no nie spodziewałam się, że drugi krem, którego byłam pewna, że jeszcze tyle mam, że nie będę że jestem bezpieczna, no to też mi się kończy, no bo właśnie środek okazał się być bardzo, bardzo płytki. Chociaż jakby pojemność też widzę. No ale no, mniejsza większość wizualnie wydawało się naprawdę dużo większe, więc jak widać, marketing wizualny robi swoje. Także każdemu udaje się, że tak powiem,
nabrać, każdego nabrać. Ale dobra, ja już nie przedłużam tego wątku, bo się troszkę rozgadam, a miał to być taki krótki wstęp. Zaraz zobaczycie właśnie test tego sprzętu kuchennego, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba coś takiego. Całkiem fajne urządzenie, tak by the way. Tak używamy, więc chłopak jest też zadowolony, ja też, o dziwo, też mi się bardzo podoba. Dzięki temu, wiecie, nawadniam się, jakoś bardziej łatwiej mi pamiętać o uzupełnianiu, bo jak już tłumaczyłam, nie mam duży problem z piciem wody, ale jak sobie postawię butelkę przed nosem, to jakoś łatwiej jest zdecydowanie, więc to mi bardzo ułatwia, przynajmniej w domu. no i co? No i zapraszam na dzisiejszego vloga, bo ten wstęp będzie bardzo przydługi, więc tak, teraz wjedzie ten open box tego sprzętu, a później standardowy dzień dzisiejszy, bo chciałabym jeszcze tylko vloga dzisiaj zmontować. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Także co, zapraszam Was serdecznie na dzisiejszego vloga. I co? No i miłego oglądania oczywiście. I witam się z Wami pewnie ponownie. To jest taka dogrywka do filmu, którego jeszcze nawet nie zaczęłam, ale no nic. Zdarzyła się taka okazja, więc chciałabym otworzyć razem z Wami. Tu mam taką mniejszą przesyłkę. O! Ale bardzo ciężką. A tu mam taką giganta. O, oczywiście taka duża, czarna paczka. Także żeby nie pokazać danych osób. Taka gigantyczna paczka, więc chciałabym ją z Wami otworzyć. Może kogoś to zainteresuje. I razem się dowiemy, co jest w środku. Znaczy mniej więcej oczywiście wiem. A innego dnia już spróbujemy tego użyć, więc myślę, że więcej zabawy będzie wtedy, ale chciałabym go włączyć z tym filmikiem, więc nie mam pojęcia, jak ja to zmontuję, czy to będzie, wiecie, osobny vlog, czy część jakiegoś innego. Zależy, kiedy, wiecie, nagram jakby drugą część filmu, wiadomo, więc może to jest następny vlog, albo po prostu zbieranie nas przed kilku dni. Ale dobra, może najpierw otwórzmy paczkę. Jest naprawdę bardzo, że tak powiem, zaklejona. I o ile wiecie, to jest całkiem spoko, to nie ma nic wspólnego z ekologią, to już na pewno. No ale wiadomo, chodzi o to, żeby była zabezpieczona, żeby nic się nie potłukło. I tak a propos właśnie tej, jak opowiadałam Wam ostatnio, że zamówiłam sobie butelkę do filtrowania wody, znaczy butelkę z filtrem, żeby więcej pić, no to jest to, że tak powiem, no częściowo też z tym związane, czyli z nawadnianiem siebie, powiedzmy, i z napojami, ponieważ otwieramy właśnie pewne urządzenie, które ma dla osób, które nie przebadają za taką zwykłą, wiecie, wodą z kranu, ale też nie chcą kupować co chwila nowej butelki, wydawać pieniędzy, no i kolejny plastik, wiadomo. A mianowicie urządzenie, które się nazywa, może już widzicie, albo i nie. Jak mi się uda to kiedyś zdjąć. Czyli mówię o sodę, urządzeniu Soda Stream. Tu jest chyba przód, tak się prezentuje urządzenie. A w drugiej paczce mam oczywiście sloty, bodajże. Tak. Więc, że tak powiem, wzbogaciliśmy się o kolejne urządzenie kuchenne. Tym razem właśnie o Soda Stream. No bo wiecie, okazuje się, że jednak te kupowanie wód się coraz mniej opłaca, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś smakowe, nawet wiecie, zerówki, nie zerówki, to już mniejsza o większość. No ale jest to dosyć droga zabawa, więc takie oto urządzonko. Póki co jeszcze nie widziałam w stanie, oprócz tego, że w kuchni. No nie chciałabym tego chyba otwierać, w sumie za bardzo, ale jestem ciekawa, jak to wygląda w środku, wiadomo. Tak tylko zerkniemy sobie.
prezentuje środek. Tu mamy urządzenie, mamy oczywiście instrukcję obsługi i mamy tutaj naboje. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak opisać poszczególne elementy. Ja osobiście może nie jestem jakąś wielką fanką wody gazowanej, ale ostatnio sięgnęłam po jakąś wodę lekko gazowaną i okazało się, strzała w dziesiątkę była przepyszna, więc dla mnie może coś bardziej pośrednie smaki, ale wiadomo. O, tu mamy jedną butelkę. I jeszcze jest druga, dokładnie taka sama. No wiadomo, dwie osoby, dwie butelki. Chociaż ja myślę, że będę sobie przelewać, wiecie, może do tej właśnie butelki, którą zamówiłam, Duffy. Ona powinna być też jakoś lada chwila. Pewnie jak oglądacie tego vloga, to już tą butelkę mam. Więc pewnie sobie będę przelewać, żeby, wiecie, no nie chodzić z taką butlą na zewnątrz. No domu oczywiście tak, ale wiadomo, o co chodzi. A tutaj jest bąbelki. tak. Dokładnie uczę się razem z wami. Ja jestem totalnym laikiem, więc że tak powiem, każdy element jest dla mnie czymś nowym. To jest na 60 litrów wody gazowanej, bąbelkowej. Czyli domyślam się, że gaz, bąbelki. No, wiadomo, o co chodzi. Tak się prezentuje. Na środku oczywiście pewnie urządzenie. O. Więc później sobie już zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, działać. Tutaj mamy ulotteczkę. A w kolejnym pudełku znajdują się smaki. Także tak, to będzie taki film nagrywany, wiecie, w ciągu kilku dni. Ale nie wiem, czy to, wiecie, łączę z jakimś vlogiem, czy jak już, wiecie, uda mi się przetestować. Ale zobaczymy zresztą, kto powiedział, że te dni muszą być, wiecie, po kolei. Dobra. I kolejne pudełko to są właśnie syropy, z tego co wiem. Chyba może będę postępować tak, jak tutaj strzałki sugerują. Niestety w sklepie, w którym kupowaliśmy akurat, może nie było jakiegoś dużego wyboru, zwłaszcza zerówek, ale wiadomo, na początek myślę, że wystarczy, żeby się zaznajomić. Zobaczmy, jak to wygląda. Do góry powinno. O, dobra, już coś tutaj widzę. Zresztą jak będzie tak położony, też nie powinno się nic wydarzyć chyba. Bylebym to jakoś otworzyła. No, problemy techniczne. O. Jeszcze tu. No, zaklejone to jest porządnie, zdecydowanie. Powinno mieć jakąś górę chyba. A. Tak, będę nagrywać instrukcję, jak nie otwierać pudełek. Tu jeszcze chyba jest coś. Dobra, ta strona się otworzyła bez problemu. Widzę, że druga bardziej uparta. O, no dobra, jakoś mam dostęp, powiedzmy. Widzę, że to pudełko jest po prostu złożone jakoś tak dziwnie, że strach otwierać, ale w sumie... O, no dobra. No dobra, na tyle, żeby otworzyć, chyba mi się udało i mamy 5 smaków, syropów. Tak się prezentują. Mam nadzieję, że nic tutaj nie wywala, nie uszkodza oczywiście. Tak, chyba mamy po 2.
i albo trzy. No zobaczmy. Tak. Mamy dwie Pepsi, oczywiście Max. Tak dokładnie te same. Aż do 9 litrów. To jest ten koncentrat napoju. Czyli dwie Pepsi. Jak się prezentują. Tak. Tutaj wzięliśmy w sumie na wypróbowanie, bo brakowało, wiadomo, do mojej wysyłki, taką lemoniadę, lemon lime, limonkową, tak się prezentuje. Tak, to jest chyba jedyny syrop z cukrem, a reszta jest ala zerówka, czyli ta bezcukrowa wersja. I dwa 7-upy. I też oczywiście free of sugar. Tak się prezentują. Tak, i z open boxu już chyba to by było na tyle. I myślę, że zobaczymy się w kolejnej części chyba tego filmu, albo po prostu, jak już wspomniałam, połączonego z jakimś vlogiem, czy z robieniem wody gazowanej bąbelkowej o smaku pewnie Pepsi Max. Albo któryś z nich. Więc myślę, że w dalszej części będzie śmiechu co nie miara. Patty będzie robić, używać Soda Stream. Więc tak. Więc to do zobaczenia w kolejnej części tego filmu. Także trzymajcie kciuki.
witam się z Wami już z domu na takim krótkim spacerze po galerii, ale w sumie nic specjalnego nie kupiłam, chciałam tylko iść do apteki, ale po drodze oczywiście weszłam do tego nananu poglądać, bo to jest bardzo fajny sklep, żeby poglądać i sobie, wiecie, się pobawić, że tak powiem. No chyba, że chcecie jakieś pierdółki właśnie na imprezy, jakieś kawalerskie, panieńskie, ewentualnie, wiecie, jakieś drobiazgi na prezent, to całkiem fajnie. Ale niestety ceny tam są powalające. No takie, wiecie, małe maskotki, przeurocze, po jakieś 50 zł, no to troszkę przesada. Zwłaszcza, że identyczne na bank da się zamówić, wiecie, taniej gdzieś, nie wiem, nawet na AliExpress. No ale tak, taki krótki... spontaniczny, że tak powiem, spacer po galerii, czy spacer, no nie spacer, tylko gdzie jeden sklep. A no i otworzyli nowy punkt z Bubble Tea. Tak, kiedyś był na samej górze, ale nie mam pojęcia, czy on jest nadal. W każdym razie dzisiaj widziałam, że jest otwarcie na parterze. Oczywiście, jak widzieliście w przebitkach, musiałam spróbować. I sama się zaskoczyłam, bo wybrałam smak, którego nigdy chyba nie wybrałam. Brałabym jakoś tak spontanicznie, czyli jakiś limonkowy. Oczywiście kulki, że tak powiem, zostały standardowe, tam malina, manko, ale smak limonkowy raczej to nie jest w mojej naturze, ale jakoś tak chciałam coś dopić, ale niekoniecznie bardzo słodkiego, a limonka sprawdziła się idealnie. Tak, a no i też mam nadzieję, że taki ten właśnie filmik ze Sodą Stream Wam się też podobał. Oczywiście to nie jest żadne sponsorowane, bo gdzie mój kanał, ale tak, myślę, że coś fajnego, coś innego. A, no i tak prezentuje się właśnie, oczywiście miała być prezentacja, no ale bez przesady. Tak prezentuje się jeden z butelek ze zwykłą wodą bąbelkową, jak widzicie. I to jest tak idealnie gazowana pode mnie, powiedzmy, woda, bo ja nie lubię bardzo gazowanych, a to jest tak, powiedzmy, lekko, delikatnie, więc coś innego, ale takie, że nawet ja się napiję, chociaż jak już wspominałam parokrotnie, raczej nie piję gazowanych, jakoś nie przepadam, a to mi całkiem podpasowało. Tak, oczywiście to jest zwykła woda, a tu mam jeszcze z sokiem, oczywiście zero cukru, ale taki mango pomarańcza chyba. Trochę smakuje jak Timbark, bo taki pomarańczowo chyba brzoskwiniowy. Coś mniej więcej, tylko tu jest, wiecie, lekko gazowane. Całkiem fajna sprawa. Że tak powiem, taki saturator XXI wieku. Tylko taki, który mamy w domu na stole i zajmuje dużo mniej miejsca. No i jest oczywiście jednorazowe, tak? Saturator, dobrze pamiętam. No i już jakiś czas temu właśnie przyszłam, zjadłam sobie obiadek, bo jakoś dzisiaj zapomniałam w ogóle o jedzeniu w pracy. Mieliśmy, powiedzmy, takie mini jajeczko i coś tam poskubałam po trochu, ale jakoś się tak tym najadłam, że zapomniałam, żeby zjeść cokolwiek, więc też nie za dobrze, ale się nadrobi, nie ma tu, wiecie, stresu, ale fakt, no nie powinnam, wiecie, mieć takiej długiej przerwy, zwłaszcza od rana. Niezbyt dobre, ale no cóż, czasami tak też bywa. No i tak mija dzień. Za niedługo siadam właśnie do montażu. Mam nadzieję, że jutro wyleci bez problemu już ten film. Nie sądzę, żeby on był jakoś bardzo długi, ale tak chciałam właśnie nie robić aż takie długie przerwy. Raz mogło się zdarzyć, ale no wiecie, dwa razy pod rząd już niekoniecznie. Naprawdę staram się, wiecie, pilnować, żeby to wszystko wychodziło systematycznie. Tak też dla siebie, żeby nie wypaść z tego rytmu. No i żebyście mieli coś do oglądania. Jeśli kogoś to interesuje, jest mi bardzo miło. Wiecie, za każdego subskrybenta i widza. Także tak, miło mi naprawdę nagrywać, bardzo sprawia mi to dużo frajdy, no i tak widzę, że też troszeczkę pozytywnie też wpływa, w sensie, że
troszkę bardziej śmiała jestem, no wiecie, bardziej otwarta, mogę sobie pogadać, nawet jeśli to jest tylko, wiecie, do telefonu. Ale tak, no coś tam, jakieś pozytywy z tego widzę. No, także za niedługo mija rok od mojego powrotu. Także bardzo się cieszę, że mi to jakoś weszło tak w krew bardziej i stałam się, wiecie, systematyczna z tym. No i nawet jak nie ma, wiecie, jakiegoś sensownego tematu, to coś tam się zawsze znajdzie. Także tak, ja idę dalej sobie popijać mój napój bąbelkowy. Troszkę odpocząć i nie wiem, czy coś jeszcze dzisiaj będę nagrywać. Jeszcze po prostu zajmę się montażem, tak? Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsze. A następny film myślę, że też Wam się spodoba, co prawda jeszcze go nie nagrałam, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba i tak jak mówiłam, chciałabym go wrzucić w poniedziałek wielkanocny, tak żeby, wiecie, jak ktoś no, nie spędza jakoś bardzo rodzinnie tego czasu, to żebym mógł sobie obejrzeć. A jeśli macie święta, no to wiecie, nie ucieknie Wam film, zawsze możecie zrobić to później, to jak to woli, ale tak myślę, że wrzucę 1 kwietnia na Prima Premier. Ale nie, to nie będzie żaden żart, film żart, tak, filmowy żart. Mam pewien plan, właśnie bardzo chciałabym coś nagrać i też taką ciągłość w tym utrzymać, także mam nadzieję, że Wam się będzie podobać i że się zmotywuję i nagrać, ale myślę, że tak, nie będzie z tym problemu. Prawdopodobnie do czwartku będę pracować, ale piątek powinno mieć wolny, więc myślę, że wtedy uda mi się coś tam ponagrywać na spokojnie w świetle dziennym. Także to też będzie dużo. No i myślę, że już kwiecień to już wiecie, wiadomo, jakieś może bardziej bardziej filmy z pleneru, może właśnie w końcu przejdziemy się na plac wolności, może jakaś manufaktura wiedzie. Tak, no i jest kilka, powiedzmy, miejsc, które chciałam też zobaczyć, takich kulinarnych, bo się coś tam potwierało. No i ta, która już się dawno otworzyła, ale jakoś nie miałam do tej pory czasu, ani pogoda nie sprzyjała, także mam nadzieję, że takie plany na tegoroczną wiosnę, na kwiecień, maj. Także tak, dobra. No to ja już się będę zbierać pewnie. I tak, i myślę, że widzimy się właśnie 1 kwietnia na kanale. No i co, jeśli Wam się oczywiście taki bardzo chaotyczny, dziwny film podobał, zresztą jak każdy w sumie, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie kciuka do góry. No i oczywiście, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, no, ja tymczasem uciekam. I do zobaczenia, pa! A, no i oczywiście chciałabym Wam życzyć zdrowych, wesołych i pogodnych świąt wielkanocnych. Spędźcie ten czas tak, jak czujecie. Także do zobaczenia. Pa!